Siema, siema! Z tej strony Dominik i witam was w 15 poranniku na moim kanale. Dziś mamy 15 stycznia 2021 roku. I na tym poranniku pokażę wam, jak zrobić realistyczną, dynamiczną kamerę do naszej modyfikacji pojazdu. Na samym początku pragnę bardzo mocno podziękować każdemu, który zasubskrybował mój kanał, lajkuje filmiki, ogląda, wyświetla, komentuje, udostępnia. Jesteście zajebiści, dzięki, że was mam. I to właśnie dla was nagrywam poradniki, modyfikacje, wydaję te, co mam na dysku jeszcze. Poprawiam, robię coś tam na bieżąco, inne filmiki wstawiam, to dzięki wam tu jestem i dla was wszystko robię. Także zapraszam do dalszego subskrybowania, udostępnienia mojego kanału, dzielenia się z każdą osobą, która lubi farminga i... Jesteście zajebiści, no nie mam na was już takich słów, że kuźwa, no super. No i tak, na początku chcę powiedzieć, bardzo poprosić, żebyście mogli udostępnić ten oto filmik, ten poradnik 15 z dynamiczną kamerą, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, że taka fajna kamera jest do farmika, że możemy sobie samemu dodać. Bardzo łatwo, szybko się dodaje, jest dużo frajdy, można sobie zobaczyć bruzdę przy orce, wstać w bizonie przy żniwach, czy... Inne rzeczy można robić w tym, może zaraz zobaczycie więcej na ten temat, co można jeszcze robić. Także mamy pobrany pliczek, plik 15 jest, oczywiście standardowo, tylko teraz plik prezesiaro i tu mamy wszystkie linijki, które trzeba nam powklejać. Mało tego, przechodzimy do naszej modyfikacji, oczywiście kopia zapasowa gdzieś tam na pulpicie, czy w innym folderze musicie zrobić, żeby nie było, że coś się usunęło, czy coś nie chce działać. Ja robię bez kopii zapasowych, bo ja jakoś tak już od dłuższego czasu wszystko mi się udaje robić. A jak wyskoczy jakiś błąd, czy nie chce mi modyfikacja działać, to sobie na bieżąco to naprawię. Wiadomo, jak siedzi się w tym już ponad 5 lat, to i człowiek dużo też umie. Mamy tu bizona, tu mamy 60, tam kiedyś na tej 60 chyba pokazywałem, jak dodać napęd, czy coś takiego. Ale tu też mam 60 z dysku, którą 29 października tam poprawiałem, co nieco, bo jest za ta modyfikacji ta. No i tak właśnie, to 60 to była paczka taka, to miało być nowe maski, tam kilka masek dodałem i tak kiedyś to wrzuciłem na dysku i tak sobie leży i leży i leży. Może kiedyś to jeszcze wyjdzie dla was czy coś, ale to zobaczymy. Przechodzimy do naszego pliku 40, czyli do pliku i3D. Odpalamy i teraz szukamy w tym miejscu kamery. Jeżeli ktoś nie wie, jak się poruszać po takich, o właśnie tak to wygląda taka maska, ale to jeszcze wszystko jest work in progress, to też stare jeszcze jest. Może to trochę ulepowo wygląda, ale maska jest od słynnego Marcello z czasów jeszcze 11 farminga, oczywiście ze zgodą ze wszystkim jest jak najbardziej robione. No i tak to właśnie wygląda. Oczywiście, na czym ja to zapowiedziałem, bo się trochę zawiesiłem. Jak ktoś nie wie, jak się poruszać w takim pliku jak i3D, Giants Editor, czy jak to tam się zwał, są na moim kanale poradniki też. Jak tam chyba w poradniku, jak dodać swoje logo, ikonkę na szybę, pojazd, maszynę. Tam też jest chyba małe tuto, jak to właśnie wygląda. Miesza o to. Zapalimy sobie światełko. I tak, 40. Szukamy kamery. Kamery tu w tym miejscu. Kamera poza traktorem, kamera w środku. Widzimy, to jest nasza kamera w środku. I teraz jak zrobić dynamiczną kamerę. Zaczynamy właśnie od pliku i3D, czyli tworzymy sobie nowy folder, czyli ten transform, usuwamy go stąd i wklejamy folder kamery, lecimy do góry, bach, bach, i teraz w tym miejscu, jak mamy pod kamerą w środku, robimy Ctrl-C, Ctrl-V i znów Ctrl-C, Ctrl-V. Teraz mam raz, dwa, trzy, cztery, mamy cztery te foldery i teraz tak, to kamerę stąd wycinamy, czyli cut, czyli że wytnij i w tym ostatnim folderze wklej. Ona powinna się pokazać w tym samym miejscu. Jeżeli się nie pokaże w tym miejscu, to znaczy, że w tym lub tym folderze mam po prostu translację ustawioną jakoś. Jak jeżeli będzie wszystko domyślne jako 0, ona się w tym samym miejscu ustawi. Ok, mamy teraz zrobione, teraz czas w te nasze pliki tu nazwać. Pierwszy odpowiada za ustawienie kamery przód-tył. Czyli napiszę sobie to przód-tył. Drugi odpowiada, jak dobrze pamiętam, góra-dół, czyli napiszę sobie tu góra-dół. I teraz będzie tu lewa i prawa, jak dobrze też wiem, lewa i prawa, tak. Teraz będzie tu lewa i prawa. Lewa i prawa.
Oczywiście to jest tylko taki, jakby to można powiedzieć, pokazane, jak zrobić najłatwiej. W Bizonie, jak to zrobiłem, to jest trochę lepiej dopracowane, bo jeszcze farmer się rusza, kamera jest bardziej, można ją wygonić, cofnąć i tak dalej. To jest pokazane tak jak najłatwiej, żeby ktoś, kto jest niekumaty w tym, mógł sobie to bardzo łatwo, szybko dodać. A wiem, że to też spoko bajer jest, jak chcecie zobaczyć na przykład bruzdę, a nie macie tej opaski na głowę, która umożliwia właśnie sterowanie kamerą głową. Widziałem to kiedyś u Koliza. Nawet myślałem to kupić, ale i tak jakoś farminga nie gram, to stwierdziłem, robiąc Bizona, czy kończąc go, zrobię takie coś na myszkę. To działa na myszkę, później wszystko powiem. Mamy teraz dodane przód, lewa, prawa. I tak, kamera jest w tym miejscu, super. Teraz sobie przechodzimy do naszego piku 40, czyli w tym miejscu. Przechodzimy do piku PSGR i szukamy tej linijki jak cylindret. Ctrl C, to zakreślono, i teraz tu Ctrl V, pas. Oczywiście ja to robię bardzo szybko, wiele osób może nie nadążać na tym, ale to jest tylko, no ja to już umiem robić z pamięci, nieraz nawet wiele rzeczy piszę. Także ruchoma kamera. To jeszcze jest coś bardzo starego. Nie, to nie jest ruchoma kamera, tylko to jest indeks siedzenia, czyli tak jak kamera, jak jedziemy po dołach, ona skacze. To jest niedodane, to jest tylko tak skreślone. Miesza o to. Mamy teraz cylinder i mamy moving torus, bo to jest wszystko moving torus na razie pisane. No i tu są animacje, jak dodać otwierane drzwi i klap i tak dalej. Czyli wszystkie te linijki stąd wywalam, bo to jest nie, nie, no, nie, źle, czekaj, przepraszam. Oprócz cały podnośnik tyłu, bo nam podnośnik nie będzie działał. Jeżeli ktoś kiedyś dodał do tej modyfikacji drzwi lewe, drzwi prawe, otwierane na właśnie myszkę, to musi liczyć się z tym, że kamera nie będzie działać, bo to jest to coś za coś. Jak dodać drzwi otwierane na panel IC dodajcie. Też na moim kanale znajduje się poradnik. A do panelu IC możecie też dodać animację dźwięku, tak jak w Bizonie. Jak ktoś nie widział, zapraszam. Bardzo ciekawy materiał, filmik, ciekawa animacja, skrypt. Chyba na pewno lepszy jest ten panel IC niż te na myszkę otwieranie. Bo nam zamiast otwierania na myszkę możemy w to miejsce zrobić sobie dynamiczną kamerę, a otwieranie będzie na panel IC. Także ze starej 60-ki wywalę sobie otwieranie klapy, maski, dachu, szyby tył, drzwi prawej, drzwi lewe. O, tak osunę, tak żeby linijka końcowa i początkowa została. Nawet w Sublime Text, to jest trzecia wersja, będzie podkreślone początek i koniec, czyli w to miejsce. Cały podnośnik, oczywiście to, co nie jest niezwiązane z animacjami drzwi, czy tam tura, tuza, zostawiamy w spokoju, bo to są animacje podnośników, czy cylindrów, okien, czy takie pierdoły. Zrobię sobie tu jeszcze kilka enterów. Tak, żebyście widzieli, w którym to miejscu. Pamiętajcie, w linijce cylinder na pewno każda modyfikacja ma to linijkę jak moving torus. Znaczy, każdy pojazd, tak? Nie maszyna, bo raczej nie da... Da radę wszędzie to dodać, ale trzeba trochę też się pogowić z plikiem XML. Moddes znaczy, sorry. Moving torus tu otwiera się, tu zamyka i w tym miejscu wklejamy. No to jak tak, możemy sobie nie cylinder, nie to, tylko od tego miejsca kamera 1 do końca kamery 4, to możemy sobie skopiować, kopiuj, i w tym miejscu możemy sobie to wkleić ładnie. I teraz możemy sobie pozamykać te niektóre tutaj linijki puste. Oczywiście możecie zostawić, to nic się nie stanie, sam jak w tym miejscu zostawię, nawet będzie czyściej i lepiej ustawione to. Nawet jak może wiele osób też dodaje tury nie kupowane osobno, jak ja przy Fergusonie czy przy innych modyfikacjach, tylko są już zrobione domyślnie w traktorze. I nieraz właśnie są te jak front, że sterowanie na myszkę. Ja bardziej bym polecał zrobić to oddzielnie, że kupowane, podczepiane. Ale jeżeli ktoś zrobił już i ma właśnie tuza czy tura usterowanego na myszkę, nie chce go stać, a chce mi dynamiczną kamerę, to wystarczy, że w tym miejscu jak piszę Control Axis i to jest właśnie napisane, że to jest sterowanie chyba żurawiem, czy jakoś tak. A tu mamy turem, to jest tur rotacja, chyba narzędzia przyczepionego. To sobie w tym miejscu, nie wiem, wpisuję wartość na przykład motowideł przy Bizonie, przy kombajnie. I tylko mało tego, musi jeszcze w modys w histyp wpisać linijki, że to jest kombajn czy tam header, żeby to działało, jeżeli ktoś naprawdę nie chce, chce mieć to i to. A jeżeli ktoś nie potrafi tego, ba, no to już musi sobie albo poczekać na prezesa Ziaru, aż nagra taki poradnik, albo usunąć to, albo to wybrać. Trudno. No wszystkiego nie opowiem wam od razu. Trzeba z czasem poczekać na coś. Wiecie, o co chodzi.
Także jak chcecie mieć to i to, wystarczy, że w tym miejscu powklejecie linijki od ruchomych motowideł, przy z kombajna wyciągniecie, czy otwieranych klap na przykład w przyczepach, czy coś. Widziałem też, są takie tu właśnie te kontrole, że nazwę kontrolera, czy to na myszkę ruchome, co nie? Ale ja zrobiłem standardowo na ładowacza i na tura, czy tam jak to zwał, jak zwał, tak zwał. Miesza auto, pierdolę, znów jak potłuczony. Przechodzimy dalej. I teraz tak, w tym miejscu jak jest moving tool, w tym miejscu, to jest indeks. W tym miejscu nie napisałem, że tu chodzi o ten indeks, ale to zaraz to poprawkę naniosę, bo tu powinno być indeks kamery, takie coś powinno być napisane. 1, 2, 3, indeks cam 1, 1, 2, 3, o, w ten sposób, żebyście wiedzieli, o co chodzi dla osób, które jest okumate. I w tym miejscu też powinna ta sama być linijka. To poza odcinkiem poprawię i ten plik dostaniecie poprawiony. No musiałem jakoś to przeoczyć. Czyli tak, indeks cam 1. Może zrobimy inaczej, że teraz wkleimy wszystkie te animacje. Szukamy teraz linijki animacje. Wiadomo, że to gdzieś... Nie, dobra, ja wiem, gdzie to w moich modyfikacjach jest, nie? To jest w tym miejscu. Chociaż trochę niżej. Mogę wam to pokazać w Bizonie, jak dodać, ale w Bizonie jest... ciul linijek, konfiguracji, skryptów, animacji, żebyśmy się tam pogubili w szukaniu czegoś. Już naprawdę, tam jest tak rozpisane wszystko, chyba pierwsza modyfikacja do farminga tak rozpisana pod względem tego wszystkiego. Nie no, może nie pierwsza, ale z tych pierwszej piątki, pierwszej dziesiątki najbardziej rozbudowanych. Już tu nie będę wielce się przechwalał czy czymś, ale wiadomo, że Bizon jest zrobiony jak najlepiej do farminga i jest prawdopodobnie najlepszym Bizonem do farminga 19. No, a co prawda Rockstar może i zrobił swój skrypt na swoim skrypcie, ale z tego, co mi pisali widzowie, ja tam wielce nie mam czasu na to, żeby obserwować wszystkich, to dużo tam konfiguracji czy takich ciekawych bajerów nie ma, tylko co ten skrypt. A natomiast jakaś grupa JDW czy DWJ, jakoś tam się zwał, też, że niby robią Bizona, ale ma być niewydany i że też, że pisali mi widzowie, że mimo, że jest nowy model tam, to animacje też są do dupy. Jaka prawda, nie wiem, nie chcę się przechwalać, nie chcę nic tu psiać plotek, tak mi pisaliście, ale z tego, co wiele osób pisze, to że jest prawdopodobnie mój Bizon najlepszy. I dobra, i teraz w tym miejscu jak są animacje, czyli tu się zaczyna linijka, tu, a linijka animacji tu się kończy, to w tym miejscu, wiadomo, jak mamy, nawet tu mam powycinane, bo tu jest jakieś coś jest niedokończone, o, w tym i tak może być wyglądać nasza linijka, animacje. Ja usunąłem sobie animację klapy, dachu, szyby, drzwi, kabina, w ogóle wszystko z kabin usunąłem, czyli to wywalam i teraz tak, w tym miejscu zostawiam. Pamiętajcie, że jak usuwacie jakąś daną animację, to żeby początek, koniec jej usunąć, nie tak, że ja sobie to tak usunę i tak zostanie, bo to przestanie działać i wam modyfikacja nie będzie działać. Oczywiście też jak te animacje dodawać, o co w tym chodzi, i tłumaczyłem na innym poradniku. Pierdolę dziś jak nie wiem co, ale mam taki dobry humor, że idzie mi to tak super. I teraz nie kopiujemy sobie tych dwóch linijek, czyli początek, koniec, ponieważ już mamy to zrobione. Jeżeli nie mamy modyfikacji animacji, to całość to wklejamy tam. Ja sobie zrobię tak, że to wkleję w ten sposób. Ctrl C i Ctrl w tym miejscu V. Nie poza linijką, tylko między tymi linijkami. I teraz indeks kamera 1. Co to jest za indeks? A to jest indeks właśnie ten, czyli przód, tył. To sobie tu kopiujemy, Ctrl C i Ctrl V. Jeżeli ktoś nie nadąża z tym kopiowaniem, jest wiele poradników na moim kanale, gdzie to tłumaczę jeszcze raz i tak dalej. No i dobra, faktycznie. No dobra, to skopiowałem, a co dalej? To samo linijkę musimy teraz skopiować tam jeszcze w tamtym miejscu, czyli jak jest cam 1. Widzimy? Jeszcze w tym miejscu. W tym miejscu musimy to samo linijkę skopiować. Edit Past. I teraz kamera 2, czyli w tym miejscu klejamy kolejny folder, czyli góra-dół, czyli Ctrl-C, Ctrl-Past, czyli Ctrl-V, Past to jest tu, się trochę popierdolił. Kamera 3, czyli to jest sterowanie lewa, czyli że możemy lewą stronę odbić, czyli w tym miejscu to samo wklejamy, a w tym miejscu jest prawa, czyli kolejny indeks, prawa strona. I past. To mamy ustawione i to już starczy. Możemy oczywiście sobie zmienić też sterowanie myszki, czy szybciej, czy wolniej. W tym miejscu animacja speed, czyli że to jest szybkość animacji, jest 1 domyślnie.
I ta sama szybkość jest ustawiona w animacji. Zaraz wam pokażę. O, w tym miejscu start at time, czyli że w tym miejscu to jest też to samo domyślnie ustawione. I teraz znów góra dół ustawienie, czyli druga nasza strona, czyli to góra dół ustawienie. Ctrl C. I w tym miejscu oczywiście usuwamy spację, bo jak będzie spacja, o, w tym miejscu tak jak teraz, na mnie by nie działało. Kamera 3 to jest to samo co kamera 2, tylko ma jeszcze więcej i o 1 więcej zera, czyli robimy to ścianę i 0. A z kamera 4 robimy to samo, czyli tylko że jeszcze dodatkowa. Czyli będzie wychodzić 3 na końcu 0, a nie 2 albo 1, jak było wcześniej. Ja to sam mówię, z pamięci sobie wpisuję, bo wiem o co chodzi. Dobra, to możemy sobie zapisać, ale jeszcze z tego nie wychodzimy. Linijkę PS0 już zamykamy, bo to jest niepotrzebne. Tak, zapisz Dominik to, bo to trzeba i tak poprawić jeszcze zaraz. Ale to nie jest wszystko. Bo teraz musimy sobie ustawić transakcję, czyli właśnie poruszanie się w kabinie. Przód, tył. No wiadomo, kamera w środku jest w tym miejscu. No i ona jest po środku. Jak chcemy zobaczyć teraz do tyłu, w tym miejscu, to musimy dać do tyłu. A nie ma takiego czegoś, że możemy sterować przód, tył. Najwyżej zrobimy tak, że ta linijka, jak jest to, nie? Ona pokazuje start 0,0. Czyli teraz dodamy, że start, czyli od tyłu, jakbyśmy mieli się poruszać, czyli powiedzmy te minus 0,5, czyli transakcja Z. Kopiuj. I to jest trzecia, czyli tu w trzecim miejscu, jak jest start, wklejamy to. A teraz dajmy sobie, żeby cofnąć to wszystko. O, jest teraz nasza kamera po środku. I teraz dajmy do przodu na maksa, ile tam chcemy. Czyli dajmy na przykład, że to też 0,5, to nie? Żeby już nie było problemu, że coś jest nie tak. No to dajmy sobie też, że naprawdę jest też 0,5. Tak do tyłu i do przodu tak samo możemy się poruszać. Już niech będzie. Ja to wam tylko chcę pokazać, jak to działa, a nie to, że mam to zrobić idealnie. I tak ta modyfikacja raczej może być niewydana. Nawet może jej nie będę już dotykał, ją usunę. Nie wiem, co jeszcze z niej będzie. Tak na razie tylko znalazłem ją, czy znalazłem. Leżała sobie w folderze My Games w modyfikacjach i tak sobie dalej tam będzie leżeć. Oczywiście pamiętamy, że ustawiamy to w linijce przód-tył, czyli że ta linijka, czyli ten indeks przód-tył. Widzimy? Teraz góra-dół, czyli poruszanie się góra-dół. Na maksa do góry możemy powiedzmy dać jeden krop tyle, bo wiadomo, dużo za bardzo nie wstanie, bo nam dach będzie przeszkadzał albo głowa wyjdzie poza dach. Tak w sumie zaraz zobaczymy, tak będzie. Czyli tu będzie start, czyli nie. Co ja mówię? Nie, źle. Góra-dół, czyli poruszanie wyżej na pewno nie damy, czyli będzie tak 0, ale może nie wiem, zrobimy ustawienie, że do dołu mu nadać. O, że możemy dać że dać minus 0,3. Że startowo startujemy przy zerach, ale upuszczamy się do minus 0,3 w ten sposób. Pamiętajcie, że ustawiamy to w góra dół, ale najważniej musi być tak, że musi być w tym miejscu nic. Teraz jak chcemy ustawiać lewa i prawa, to w tym miejscu też nie może być nic ustawione, bo będzie później spierdolone transakcje i tak dalej. Widzimy. Teraz ustawienie do lewej strony i jak bardzo możemy przechylić naszego farmera do lewej. No na maksa możemy przechylić powiedzmy, że też 0,5. Teraz tu usunę na wszelki wypadek. Teraz 0,0. 0,5 to jest chyba w pierwszym. Tak, to jest w pierwszym. I pewnie to samo w kamerze no, czwartej, w tej też będzie, no, tylko że będzie na minusie. Że będzie minus 0,5, tak jak teraz. I zapisujemy to tak. Tu oczywiście to, co zrobiliśmy, też musimy zapisać w ten sposób, jak zrobiliśmy. Oczywiście moje piękne logo, reklama kanału, jak i autora wszystkiego, tego, co robi dla was. Jeszcze najważniejsza rzecz, bośmy zapomnieli o tym, jest zmieniony indeks kamery. Czyli jak w tym miejscu była nasza kamera, przy tym indeksie, Ctrl-C, kopiujemy, przechodzimy jeszcze raz do pliku XML, bo bym o tym zapomniał. Robimy Ctrl-V i wklejamy ten indeks, no i właśnie widzicie, to jest kamera. I w tym oto miejscu, teraz klikamy na kamerę, czyli to, indeks jej kopiujemy nowy, ten nadany, który przesunęliśmy go o ileś tam zer, i w tym miejscu jak był stary indeks, wklejamy. Może być tak, że ktoś źle wkleił, usunie cudzysłów, to zaraz się tu zmieni, da tutaj spację, da przecinek, da literę, czyli co innego,
Modyfikacja może wam nie działać. Musicie bardzo ostrożnie uważać. To samo jak sklejacie jakoś. Musicie uważać. Jeżeli coś źle zrobicie i będziecie do mnie pisać, że nie działa, pamiętajcie, że to jest tylko wasza wina, nie moja. Bo ja wam robię, pokazuję tak, że wam wszystko zadziała. Zaraz to przestawię w sumie. No i teraz jak to daliśmy, jeszcze sprawdzimy, czy czegoś nie ma. A widzicie, pod to linijko jeszcze jest tylko już podpisane są wszystkie te kamery wraz z kamerą na samym końcu. No teraz możemy Ctrl-S zapisać. Nasza modyfikacja ustawiona. Oczywiście usuwamy światła i kamery, które zrobiliśmy tu, żeby nie było błędów w komponentach, czyli rzeczach w tym miejscu. Tak, zapisz. 40, to już możemy wyjść. Teraz przechodzimy szybko do gry, bo już poradniczek pewnie ma z dobre 12 minut. Może z 10, 12 już pewnie ma. A chciałem, żeby to był szybki poradnik. Bardzo szybko, dużo dziś gadam. Tak wiem, w tym miejscu odpalamy zapis. Teraz szukamy tej 60, tylko która to była. O, to jest dobre pytanie. Będę najwyżej wszystko zaznaczał. Ale to jest chyba 60, tak, to jest chyba ta. I startujemy. Jeżeli to nie ta, to zaraz najwyżej zrobię cięcie i jeszcze raz wejdę. Zaznaczę prawidłowe modyfikacje. Nie wiem, czy tych modyfikacji na dysku jest tyle. Na pewno jak skończę Bizona i go wydam, to wezmę się za jakąś modyfikację z dysku na fototeksturach. Ale jaka jeszcze, to jeszcze nikt o tym nic nie wie. Wchodzimy na moje ciągniki, traktory. Teraz tu jest właśnie ta 60 nasza chyba. Tak, to jest ta, bo oczywiście żadnych błędów nie sypię, bo jakie ma błędy sypać. Wtedy Ziaro zawsze wydał modyfikację bez błędów z pełni grywalną i tak dalej. No widzimy 60 na moich fototeksturach. Oczywiście też maska wzięta od 60 Marcela. To jeszcze jest niedokończone, to dopiero co tam kiedyś coś zacząłem robić. No i tak właśnie się o tym skończyło. Bardzo mi się podoba tekstura tych felg. Mega. Miesza oto, kupimy taką wersję i może jeszcze jakoś z kabiną. O, może z tą kabiną. Oczywiście błędów nie ma. Też pozdrawiam tych, którzy piszą, wypisują, że ja wydaję modyfikacje z błędami. A że nie pokazuję w sklepie, że kiedyś kupiłem modyfikację i ją wyda i ją pokazuje, że nie ma błędów. Prawda jest taka, że jak coś pokazuję wam, to no widzieliście sami, wchodzę do gry, zaznaczam modyfikację, wchodzę do gry, odpalam, nie ma błędów, nie ma błędów. No zobaczcie sami, są tylko w pliki wczytane, czyli koła, model i śruba tylnia. No dobra, poruszanie w kamerze. Tak jak mówiłem, możemy sobie sterować myszka, dwa przyciski, lewy i prawy klawisz przytrzymujemy, góra, dół, sterowanie do dołu, do góry. Teraz dwa przytrzymujemy i teraz lewo, w prawo sterujemy sobie. Widzimy? Coś mi tutaj nie wyszło. Chodzi o to, że teraz przejdziemy właśnie do kabiny. I widzicie, możemy się wychylać. Możemy widzieć bruzdę, jak będziemy jechać. Odpalę. Będziemy mogli zobaczyć. Widzimy, jak koło jest, może jeździć. Teraz widzimy tu lewe koło. Możemy dać do góry, do dołu. To już jest kwestia, jak ktoś sobie to ustawi. Możemy tutaj coś jest, coś mi się tutaj... O, teraz. Widzimy. Możemy sobie tutaj spojrzeć się, jak, nie wiem, powiedzmy, robimy w polu orkę czy coś. Widzimy koło, jak w bruzdę wjeżdża. Możemy spojrzeć się do tyłu. No jak już to jest kwestia wasza. Jak ten widzimy, możemy podjeżdżając, możemy spojrzeć się też, jak co robimy. Także jak kto już chce, może sobie to dodać do modyfikacji. Nie musi dodawać, ja nikogo nie zmuszam, ale na pewno wiele osób będzie chciało to dodać i się im to bardzo spodoba. Nie musi Freetaka, jak dobrze pamiętam, nazywa się to chyba Freetak, to na głowę. Nie musi kupować tego, płacić 100 zł, 200, tam nie wiem jeszcze to ile kosztowało, chyba 150 zł kosztowało, jak ja się patrzyłem rok temu, czy jakoś tak. Może za darmo sobie zrobić dynamiczną, realistyczną kamerę. A ten poradnik to wszystko, jeszcze raz zapraszam do udostępniania tego filmiku, niech sobie każdy to doda, pogra sobie tak, niech ocenia, udostępniajcie mój kanał, niech każda osoba, która zazdrości mi, nagaduje na mnie, mówi fałszywe informacje, niech widzi, niech ma dalej ból 4 liter, niech dalej ma rozpacz i takie, niech będzie dalej wkurwiona, że ten prezes Ziaro dalej jest na tym internecie i dalej coś robi, tak by każdy mógł sobie własne modyfikacje robić i
Oczywiście, też się nauczyć, ale nigdy nie popierałem modyfikacji, które wydawali bez zgód, edycje bez zgód wydawali, czy te tak zwane modpaki niewydanych modów, czy w sumie te modyfikacje i tak po grupach latają na Facebooku z tego, co ludzie im piszą. To jest śmiech na sali totalnie, co ludzie robią z tymi: o Boże, mam niewydane modyfikacje, chcę się zamienić ten mod. No to jest takie złodziejstwo, no to jest typowy cebulak Pola, który się wydaje modyfikacjami nie swoimi. No to już bez sensu. Na ten poradnik to wszystko, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia na kolejnym odcinku, śledźcie mój kanał, siema.